siedzieć w każdym razie. Teresa Kremer dowiedziała się o petycji podpisanej przez uczniów 3 B w sprawie usunięcia z klasy Artura, który był w poprawczaku. Nauczycielka jest oburzona. Nie wie, że wniosek napisała Oksana Mazurczak, która sfałszowała podpisy innych uczniów, żeby zemścić się na Arturze za to, że umówił się z jej siostrą. Zanim przejdziemy do lekcji, chciałam z wami porozmawiać o petycji, którą napisaliście. Petycja? Napisaliście, żeby usunąć Artura ze szkoły, bo nie chcecie chodzić do klasy z przestępcą. Tak, Artur był w poprawczaku, ale sąd nie udziela od tak zwolnienia warunkowego. Trzeba sobie na to bardzo zapracować, a wy moglibyście mu dać szansę. Ale pani profesor, no tak, mieliśmy co do niego trochę wątpliwości, ale żadnej petycji nikt z nas nie podpisywał. No właśnie. Ale Artur twierdzi, że Oksana mu ją pokazywała. Oksana? Artur powiedział mi, że też widział tą petycję. Było na niej moje nazwisko, ale ja pod niczym się nie podpisywałem. Moje też tam było? Byłaś i to na pierwszym miejscu. Co? Artur wspomniał jeszcze jakieś chamskie wiadomości na fejsie, którą mu zostawiłaś. No kompletnie go to rozwaliło. Ja nic nie wysyłałam. Artur, sorry, bałam ci to powiedzieć w twarz. Przemyślałam sprawę i nie chcę się z tą spotkać. Proszę, nie odzywaj się do mnie. Ale ja tego nie napisałam! Czy ktoś jeszcze podpisywał tę petycję? Nie. Nie. Oksana, to skąd ty ją wzięłaś? To nie ja, to ona. Co? Ty chcesz mnie w to wrobić? Ona mi kazała. Zabujała się w Arturze i myślała, że jak zacznie go pocieszać, to się z nią umówi. Zamknij się, dobra? A prawda jest taka, że on się umówił z swoją siostrą. I ona się chciała zemścić. Stąd ta cała petycja i wiadomość. Jak mogłaś? Ja jestem twoją siostrą, a ty zrobiłaś ze mnie głupią krowę i jeszcze nastawiłaś wszystkich przeciwko Arturowi. No a ty ukradłaś mi chłopaka. Ja nawet nie wiedziałam, że on ci się podoba. No a ja nawet nie wiedziałam, że się umówiliście. Chciałam ci powiedzieć w domu. O, przyznaj, że wczoraj udawałaś, bo wcale się źle nie czułaś. Gięło cię Oksana? No a ty się lepiej nie odzywaj, bo sama na niego najeżdżałaś pierwsza. I nadal mam wątpliwości, czy chcę chodzić do klasy z przestępcą, ale mówiłam o tym głośno, no i nie sfałszowałam żadnej petycji. Pani profesor, czy Artur jest jeszcze w szkole? Czeka na mnie pod pokojem nauczycielskim. Czy ja mogę mu iść powiedzieć, że to nieprawda, że go nie wystawiłam i nie podpisałam żadnej petycji? Dobrze, idź. Ona nawet się ucieszy, że to ty powiesz mu prawdę. Dziękuję bardzo, pani profesor.